W tym sezonie oferty noclegów nad Bałtykiem znikają błyskawicznie. Pojawia się ich setki w naszym serwisie, ale widzimy, że bardzo szybko znikają. Ofert jest wiele, najpopularniejsze miejscowości, tak jak Władysławowo czy Mielno, mają naprawdę najazd turystów. Widać to na plażach, widać to też po liczbie gości, którzy szukają wolnych kwater. Od Międzyzdrojów aż po Krynicę Morską trudno będzie znaleźć nocleg w cenie poniżej 30 zł. Taka średnia cena za nocleg w pokoju dwuosobowym z aneksem kuchennym i z łazienką to jest około 45 zł. Trudno też będzie negocjować, bo zainteresowanie noclegami jest tak duże, że te oferty znikają błyskawicznie. W cenie mamy dostęp do kuchni, mamy dostęp do łazienki. Czasami pojawiają się miejsca parkingowe na przykład przy posesji, ale generalnie oferta jest podstawowa. Można tutaj też dokupić na przykład wyżywienie lub samo śniadanie. Ci, którzy chcieliby uciec od tych tłumów na plaży nad Bałtykiem, mogą szukać i mają bardzo duży wybór w ofertach agroturystycznych. Ci, którzy chcieliby uciec od zatłoczonego Bałtyku, mają ogromny wybór ofert i pomysłów na ciekawe spędzenie urlopu w ofertach agroturystycznych. Ta branża przeżywa teraz prawdziwy rozkwit. Właściciele gospodarstw, które są położone poza tym pasem nadmorskim, naprawdę muszą się postarać, żeby przyciągnąć do siebie turystów. Ci, którzy mają zlokalizowane swoje gospodarstwa w pobliżu jeziora lub rzeki, oferują zawsze jakieś dodatkowe atrakcje, sprzęt, możliwość wypożyczenia sprzętu lub nawet niektórzy nie pobierają tej opłaty, która wynosi średnio 10 zł za dobę, ale udostępniają łódki, rowery, kajaki za darmo w cenie noclegu. Bardzo często możemy też, nocując w takim gospodarstwie agroturystycznym, skosztować regionalnej kuchni. To jest bardzo duży atut. Gospodarze zachwalają swoje potrawy, pierogi z grzybami z okolicznego lasu czy z jagodami. To są takie regionalne specjały, których możemy posmakować tylko w tym miejscu. Ci, którzy szukają noclegów właśnie w gospodarstwach agroturystycznych, najczęściej wyszukiwarkę wpisują Mazury. Na Mazurach najpopularniejsze, najczęściej wyszukiwane miejscowości to Mrągowo i Giżycko. Bardzo popularne są też Kaszuby i Bieszczady. W Bieszczadach zdecydowanie najpopularniejszym hasłem jest hasło Solina. Ci, którzy szukają takiego noclegu, bardzo często też łączą wypady ze swoim hobby. Dlatego w wyszukiwarce często pojawia się takie hasło jak jazda konna, rowery. Bo to jest ciekawy sposób na spędzenie urlopu, nie tylko leżąc na plaży nad Bałtykiem, ale po prostu uprawiając aktywnie sport.